Witam serdecznie wszystkich Państwa pod budynkiem Urzędu Skarbowego, jednej z wielu instytucji w tym kraju, która hamuje przedsiębiorców, bo trzeba... Jest to instytucja, która gnębi, która dusi przedsiębiorców, a spotykamy się tutaj, ponieważ zbliża się dzień oddawania tak zwanych PIT-ów. W związku z tym zaprosiliśmy naszego kandydata na prezydenta Polski z ramienia Kongresu Nowej Prawicy, pana Jacka Wilka. Jest z nami również wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy Piotr Najzer. Dojedzie również europoseł Michał Marusik. I na ten temat chcielibyśmy się wypowiedzieć. Dlatego nie przedłużając, oddaję już głos panu Piotrowi. Dzień dobry Państwu. Faktycznie angażuję się w działania polityczne w Kongresie Nowej Prawicy, ale przede wszystkim jestem przedsiębiorcą. Przede wszystkim codziennie pracuję, ciężko pracuję na to, aby móc godnie żyć w naszym kraju. I bardzo boli mnie, kiedy instytucja, taka jak ta, przed którą stoimy, Urząd Skarbowy, na każdym kroku wyciąga łapę po owoce mojej pracy. Najwyższa pora otworzyć oczy i pozwolić Polakom pracować, pozwolić Polakom zachować owoce ich pracy, a oni tych pieniędzy nie zaszyją w poduszkach, nie zamurują w ścianach, nie zakopią w ogródku. Oni za to kupią więcej towarów, zamówią więcej usług, a co za tym idzie, będzie więcej miejsc pracy, a polska gospodarka będzie się dynamicznie rozwijać. Jeśli stworzymy tutaj takie warunki podatkowe, aby to firmom z zagranicy opłacało się tu produkować, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy stali się takim tygrysem Europy. To jest bardzo proste, tylko trzeba spowodować takie warunki gospodarcze, aby firmom nie opłacało się jechać produkować na koniec świata gdzieś do Chin. Dokładnie takie same warunki możemy stworzyć tutaj i to tutaj firmy mogą produkować, to my możemy być potęgą w Europie, tylko wystarczy chcieć. My musimy chcieć się rozwijać, a niestety instytucja państwa polskiego wcale nie chce, aby nasza gospodarka się rozwijała i my się temu sprzeciwiamy. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie rzecz podstawową i najważniejszą. Podatki dochodowe, zwłaszcza podatki dochodowe od osób fizycznych, nie mają żadnego sensu fiskalnego. One z punktu widzenia przychodów budżetu, skarbu państwa, tak naprawdę są bardziej kosztowne niż dochodowe. Nie mają żadnego sensu. Około 80% kosztów aparatu skarbowego, podatkowego w Polsce pochłania obsługa podatków dochodowych. Tymczasem one przynoszą znikomą część dochodu do budżetu państwa. Więc jaki jest sens tych podatków? Jest tylko jeden, ale niezwykle istotny i bardzo ważny. Otóż sens podatków dochodowych to jest sens policyjny. Podatki dochodowe w Polsce, zwłaszcza podatki dochodowe od osób fizycznych, to jest narzędzie policyjne. Każdego można złapać na podatku dochodowym. To jest tak skomplikowany, zawiły system, ma tyle ulg, tyle różnych wyjątków, tyle ciągle zmieniających się zasad, że po kontroli przeprowadzonej u dowolnej osoby czy dowolnego przedsiębiorcy, każdego można na nim przyłapać. Każdemu można wykryć, w cudzysłowie oczywiście, wykryć jakąś dopłatę podatkową, każdemu można zrobić domiar, każdego można pociągnąć do odpowiedzialności. To temu tylko służy. To jest narzędzie presji, za pomocą którego tak naprawdę państwo, władze publiczne mogą wywierać naciski na każdego, kogo tylko zechcą. Proszę Państwa, to nie ma oczywiście żadnego sensu. My, jako wcześniej jeszcze, jako UPR, potem jako Kongres Nowej Prawicy, od zawsze postulowaliśmy likwidację podatków dochodowych, zwłaszcza podatków dochodowych od osób fizycznych, ponieważ jest to podatek całkowicie nieefektywny i po prostu trzeba go zastąpić innymi podatkami. Bardzo dobrą funkcję spełniałby podatek VAT, uproszczony oczywiście też maksymalnie, bo Polacy, mając więcej w swoich kieszeniach, kupiliby więcej towarów i usług i właśnie płacili VAT. Państwo niejako odzyskałoby sobie te pieniądze, które straciło w cudzysłowie na podatku PIT, w ten sposób, że miałoby większe wpływy właśnie z VAT-u. To tą drogą trzeba iść. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w PRL-u system podatkowy był dużo lepszy niż obecny, bo tam nie było indywidualizacji rozliczania podatków. Tam nawet komuniści nie wpadli na to, żeby wymyślać tak absurdalny system. Nie było tak, że każdy z osobna był inwigilowany i sprawdzany co do swoich dochodów. W PRL-u. Proszę Państwa, ale wracając, a zatem jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami likwidacji podatków dochodowych, jako najbardziej bezsensownych podatków. Natomiast, ponieważ jest w tej chwili duża dyskusja, rozmowa na temat kwoty wolnej od podatku, my postulujemy to zrobić w sposób rzeczywiście sensowny i skuteczny. Postulujemy wprowadzenie najwyższej kwoty wolnej od podatku w Europie. W
tej chwili taką kwotę najwyższą w Europie ma Hiszpania, to jest około 72 tysięcy złotych rocznie. Hiszpania jest krajem bardzo podobnym do Polski pod wieloma względami, rozwoju gospodarczego, liczby ludności, obszaru i tak dalej. Skoro oni mogą, to my też możemy to zrobić. Możemy to zrobić w taki właśnie sposób, aby to polski system podatkowy był najlepszy, najbardziej konkurencyjny w Europie. To wtedy u nas przedsiębiorcy będą inwestować, rozwijać swoje biznesy, to u nas młodzi ludzie będą wiązać swoją przyszłość właśnie z tym krajem. Będą mieli ulgi, będą mieli więcej pieniędzy w swoich portfelach. Możemy to zrobić, jeśli zechcemy. Natomiast ewidentnie nie chcą zrobić tego ci, którzy w tej chwili nami rządzą. Sprzeciwiają się podwyższeniu kwoty wolnej od podatków. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dla pewnych osób kwota wolna w Polsce wynosi prawie 30 tysięcy złotych. O kim mowa? Oczywiście o tym, którzy się sprzeciwiają temu, aby nam tę kwotę wolną podnosić. Mowa o posłach. Kwota wolna od podatku w przypadku diet poselskich wynosi 27 tysięcy 300, ponad 300 złotych. Taka jest kwota wolna w przypadku tej grupy osób. Tymczasem oni zastanawiają się, czy Polakom podnieść tę kwotę o 1000 czy o 2000 złotych. Jakiej to trzeba hipokryzji, żeby w ten sposób się zachowywać, a nie odwrotnie. Polska gospodarka rozwija się tak naprawdę nie dzięki, a mimo systemowi podatkowemu. Mamy jeden z najgorszych systemów podatkowych na świecie. Któryś tam od końca na liście, która liczy sobie 100 kilkadziesiąt państw. Jeden z najgorszych systemów podatkowych na świecie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, do samej ustawy tylko o podatku VAT wydano w ciągu całego czasu istnienia około 120 tysięcy interpretacji. 120 tysięcy interpretacji do jednej tylko ustawy podatkowej. Parę milionów stron, które by trzeba przeczytać, żeby to wszystko poznać. To nie ma żadnego sensu, to jest jedno wielkie szaleństwo. System podatkowy musi być prosty, efektywny, skuteczny. Musi być taki, że każdy, kto skończy szkołę podstawową i ma jakiś pomysł na biznes i chce ten biznes założyć, powinien sam być w stanie te podatki wszystkie rozliczyć. To nie jest żadne science fiction, to nie jest bajka. Tak, być może, jest to możliwe, tylko trzeba tego chcieć. Ale żeby tego chcieć, to system podatkowy ma nie służyć celom policyjnym i tego, żeby każdego przyłapać prędzej czy później, doliczyć mu domiar i karę, tylko temu, żeby po prostu państwo zarabiało, a my, żebyśmy płacili uczciwe podatki, takie, na jakie nas rzeczywiście stać. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę europosła z ramienia Kongresu Nowej Prawicy i prezesa tejże partii, pana Michała Marusika. Witam Państwa przy tej nieszczęsnej okazji. Zbliża się, my tu jesteśmy właśnie dlatego, w tym miejscu akurat i w tym czasie, właśnie dlatego, że zbliża się wielkie święto naszych okupantów. Zbliża się koniec kwietnia, kiedy to wszyscy niewolnicy w swoich zębach muszą przynieść pity, czyli musimy się spowiadać z niepopełnionych przestępstw. My musimy tutaj przynieść, sami musimy się skontrolować. Kiedyś te okupacje były o tyle lepsze, że okupant musiał wykazać nam, że stać nas na to, żeby nas złupić. Teraz my musimy sami się je sprawdzić, sami siebie ukarać za niepopełnione przestępstwa, za to, że uczciwie pracujemy i sami przynieść i w zębach tutaj oddać zeznanie podatkowe i pieniądze, które zarobiliśmy. To jest to zbrodnicze oblicze naszego systemu, który jest de facto systemem okupacyjnym. To jest system, który uzurpuje sobie prawo własności do naszych zasobów, do naszego dochodu, do naszych dorobków. Traktuje nas jako niewolników swoich, w dodatku tak pogardzanych, że my tu musimy sami przychodzić, spowiadać się z tego, że jesteśmy uczciwymi obywatelami i przynosić zarobione pieniądze przez nas, bo my chcemy pracować na nas i na nasze dzieci. A musimy to wszystko oddać naszym okupantom. Kiedyś ta okupacja była łatwiejsza do zniesienia, bo kiedyś okupowali kraj obcy. Oni się różnili kulturą, językiem, tradycją. Widać było to po mundurach, widać było to po sposobie zachowania, po języku i łatwiej było ich usunąć. Dziś okupantami są ludzie, którzy mówią tym samym językiem, chodzą tak jak my ubrani, a nawet czasami katolików udają i idą do tych samych kościołów. Nie możemy ich zidentyfikować. Ale identyfikuje ich to, że oni są zamorami tych twierdz. To jest jedyna instytucja w Polsce, no może poza ZUS-em, która bardzo dobrze działa. Wszystkie nie działają, wszystkie są pozorne. To jest państwo pozorne, państwo fikcji, którym jedynie dobrze działającym instytucją jest Urząd Skarbowy. Instytucja nastawiona na to, gdzie by tu jeszcze komuś coś zabrać. Gdzie tu jeszcze jest jakiś człowiek, który mimo tej całej paranoi gospodarczej jeszcze chce uczciwie pracować. I chcą nam jeszcze ostatnie grosze zabrać. Państwo naprawdę jest
antyludzkie. Ta Polska jest antypolska, jest wymierzona w interes Polaków, w interes tych ludzi, którzy chcą być ludźmi i pracować na siebie, na swoje dzieci, chcą budować przyszłość, swój kapitał, swoje bezpieczeństwo. Nie możemy tego robić, bo ze wszystkiego musimy się tłumaczyć bardziej niż zbrodniarze. Złodziej musi udowodnić, że ukradł, bo inaczej mogą mu nagwizdać. A uczciwy obywatel, który kilkanaście godzin dziennie zasuwa, żeby mieć na kaszankę i serek dla dzieci, musi wszystko odnieść, sam się musi z tego wyspowiadać, że zarobił i jeszcze sam musi odprowadzić te pieniądze, żeby mogli to przeputać, bo żeby chociaż to spożytkowali, żebyśmy chociaż mogli bezpiecznie żyć w dobrze ułożonym, uporządkowanym kraju. Jeden wielki bajzel, a wszystkie nasze pieniądze zostały przeputane. I niestety to jest największe nieszczęście, to jest system okupacyjny, przeciwko któremu protestujemy i z którym walczymy od kilku już dziesięcioleci. I życzę Państwu, aby tą wojnę jak najszybciej wygrać, żebyśmy się nie musieli tu spotykać. Żebyśmy mogli się spotkać w zupełnie innym miejscu i świętować kiedyś nasze zwycięstwo, nasz triumf i pokonanie tego łajdackiego systemu, który niszczy Polskę i niszczy nasz dorobek, nie pozwala nam żyć dostatnio, bezpiecznie, swobodnie, wesoło i miło. I dlatego w geście takiego symbolu spalamy te pity już od kilku lat pod siedzibą tych twierdz naszej niewoli, żeby te mury runęły kiedyś i żebyśmy mogli w kraju naszym żyć normalnie po naszemu, jak ludzie, a nie jak cudze bydło robocze. Czego Państwu serdecznie życzę, obyśmy jak najszybciej tą wojnę wygrali, bo to nie dla nas tą wojnę toczymy, tylko dla naszych potomków, żeby mogli żyć tu w Polsce, a nie szukać sobie życia jako gdzieś tam na zmywaku w innych krajach. Żebyśmy byli u nas obywatelami, a nie bydłem roboczym na rzecz okupującej nas biurokracji. Serdecznie dziękuję i życzę wytrwałości w tej walce. Jest dużo do zrobienia, bo naprawdę te twierdze są potężne i żeby te mury runęły, to tak łatwo nie pójdzie. Musimy naprawdę solidnie wziąć się do roboty i nie bać się tych łobuzów, tylko w końcu ich przegnać na pochybel tym wszystkim łobuzom, którzy nas okupują. Śmiało palmy te pity, abyśmy kiedyś mogli śmiać się z tego, że była taka rzeczywistość i że udało nam się z tego wyjść. Wyjdźmy z tego dziadostwa, przepędźmy w końcu naszych okupantów. Dziękuję bardzo, tego Państwu życzę. Proszę Państwa, nasza dzisiaj obecność tutaj wpisuje się w ogólnopolską nazwę o akcji Palpitacja, więc dzisiaj spalimy tutaj te pity. Było dużo na temat kwoty wolnej od podatku, natomiast nie padły wartości. Proszę Państwa, kwota wolna od podatku w Polsce obecnie kształtuje się na poziomie około 3100 zł. To jest miesięcznie 250 parę złotych. Czy ktoś z Państwa sobie wyobraża, aby przeżyć za 250 zł miesięcznie? 250 zł to się niejednokrotnie wydaje na jednych zakupach, jak się organizuje jakąś imprezę rodzinną. Więc ten obecny system jest kompletnie niewydajny, dlatego my postulujemy o jego zmianę. Dziękuję. O, to jeszcze kolega coś powie. Proszę Państwa, minęło 100 lat, od kiedy w Stanach Zjednoczonych wprowadzono podatki dochodowe. Ja może skupię się na dwóch takich ukrytych funkcjach, prawdziwych funkcjach podatku dochodowego. Na uniwersytetach, na wydziałach ekonomii jesteśmy mamieni jakimiś dziwnymi funkcjami podatków dochodowych. Funkcja dochodowa, funkcja redystrybucyjna, funkcja fiskalna, ale tak naprawdę są dwie prawdziwe funkcje podatku dochodowego. Funkcja przywołująca do porządku nieprawomyślnych przedsiębiorców, którzy myślą nie po linii władzy. Jeszcze jest drugi powód podatków dochodowych, taka ukryta funkcja. Funkcja utrudniająca wzbogacenie się. W dzisiejszych czasach jest już niemożliwe zrobienie kariery w amerykańskim stylu, American Dream, od pucybuta do milionera. Ja bym to powiedział... Jako przewodniczący zgromadzenia wiec uważam za zachnięty. Dziękuję za przybycie i życzę miłego dnia.